sam sobie by krzywdy raczej nie zrobił. No został zamordowany. Święte słowa powiedział Andrzej Pejur, rozkradli Polskę. Może za dużo gadał niepotrzebnie i może to go zgubiło. Kaczyński dojdzie do władzy, to on zniszczy Polskę. Takich ludzi, co to walczą o dobro, to zawsze brakuje. Zesłał na ziemię Bóg, zesłał Michała Kowalczyka z Zagruni. Niedługo 12. rocznica śmierci Andrzeja Lepera. Postać ta cały czas w polskim społeczeństwie wzbudza emocje. W związku z tym zapytamy, czy Polacy pamiętają Andrzeja Lepera, jak go wspominają, co sądzą o jego śmierci i najważniejsze, czy kogoś takiego jak on brakuje obecnie na polskiej scenie politycznej. Czy pamiętają pani Andrzeja Lepera może? Pamiętam. I jakie pani ma zdanie na temat Andrzeja Lepera? Miała zdanie. Jakie miałam zdanie? No został zamordowany. Czyli tak jest, tak pani uważa? Tak uważam, że na 100%. A dlaczego tak pani myśli? Dlatego, że to był człowiek, który był przekonany do tego, co on mówił. I człowiek, jego pokroju nie zrobiłby samochodka. Andrzeja Lepera bardzo dobrze wspominam. Facet, który został powieszony, sądził służby specjalnie, rządził pan Tusk. Czyli nie wierzy pan w tą teorię o samochodzie? Żona, jaka była jego, nie ocenia mnie, ale byli tam po rozwodzie, odwiedzała go z wnuczkami. Syn wychodził z choroby, wychodził z długu, był prawdziwym rolnikiem. Powiedział szczerą prawdę, powiedział, że jak Kaczyński dojdzie do władzy, to on zniszczy Polskę. Według pana te słowa były prorocze, jak rozumiem, tak? Prorocze były na 100%. Oczywiście, pamiętamy. Jak pani wspomina? Bardzo dobrze. Raczej nienaturalna była śmierć. Czyli raczej nie wierzy pani w tę teorię o samochodzie? To w takim razie co się mogło wydarzyć według pani? No nie mogę teraz spekulować, co się wydarzyło, bo nie moja jest w tym sprawa, ale to była podejrzana śmierć. Czy uważa pani, że swoją działalnością w ogóle Andrzej Leper zaszkodził tamtemu układowi? Tak. To moje zdanie takie. Pamiętają, tacy jak ja pamiętają. I jak pan wspomina osobiście? No, z mieszanymi uczuciami. Jak ja pamiętam, to myślę, że i pozostali pamiętają. No chyba. Jak pan go wspomina? Pozytywnie, negatywnie, neutralnie. Co do jego polityki, wiele rzeczy się nauczył. Wiele rzeczy się nauczył, bo zawsze tak nie za bardzo się wypowiadał, ale będąc w Sejmie, może za dużo gadał niepotrzebnie i może to go zgubiło, nie wiem. A sugeruje pan, że się komuś naraził? Ja myślę, że tak. O, ja pamiętam. Czytałam w internecie, że tam go skrzywili. No wie pan, on nie wyglądał na takiego człowieka, gdzie mógłby tam popełnić samobójstwo. No nie wiem, wie pan, tylko to polityka, także ja nie wiem. Pamiętam. Jak pani go wspomina? No średnio go wspominam, no bardzo średnio. No bardzo taki prosty człowiek. Czyli raczej nie przekonywał panią w tamtym czasie? Nie. A co pani sądzi o jego śmierci? Bo tutaj narodziło się bardzo wiele takich teorii. Niejasna rzecz, niejasna i nie wiem, nie chcę się wypowiadać, bo naprawdę nie wiem o co. Czy należałoby to wyjaśnić? Należałoby wyjaśnić, jasne. Nie popełniłby samobójstwa. Nie, taki układ polityczny był. A myśli pani właśnie, że zaszkodził temu układowi, który wtedy był? Bardzo tym, co mówił w Sejmie między innymi? Ale oczywiście, że tak. Był odważny, mówił to, co myślał i dlatego. Czyli tak to mógł być powód, tak? Mógł być powód. I że pamiętają. Jak panie wspominają taką postać? Wie pan co, z perspektywy czasu, chciał dobrze, wyszło jak wyszło. Przedtem bardzo krytycznie patrzyłam na niego. A teraz z perspektywy czasu troszkę zmieniłam, troszkę lepiej zmieniłam trochę zdanie. A co panie myślą o jego śmierci? Bo narosło wiele takich teorii. Podejrzane są okoliczności. Po latach się dowiemy. Myślą panie, że się dowiemy? Tak jest. Bo to już tyle lat minęło i dalej? Nie. Wyjdzie. Nie ma. A czy myślą panie, że mógł się narazić jakiejś grupie interesów? Z pewnością. Pamiętam. I jak wspominają w takim razie panie osobiście? No dał, chciał mi dać $1, to dobrze. No. Czyli pozytywnie, negatywnie, neutralnie? Pozytywnie. No. A jak panie oceniają, bo wiele teorii narosło wokół jego śmierci, jak się panie by do tego odniosły? Każdy musi, kto urodził się, umrzeć, proszę pana, jak to już nie ma znaczenia. Sam sobie by krzywdy raczej nie zrobił. Ale no wyszło, że sam sobie krzywdę zrobił. Natomiast no ja nie wierzę w to. Nie wierzę w to, ponieważ no facet niby trzymał się mocno. Nie zostawiłby takiego gospodarstwa, rodziny i
mówią, że miał długi miał, bo może zaciągał kredyty. Nie wiem, jak on tam, czy zaciągał, ale możliwe. Czy to by go pociągnęło do, jak to się mówi, do dna? No nie chcę mi się bardzo wierzyć, ale po prostu mógł za dużo, może coś za dużo powiedział, stąd mogło to po prostu tak wyjść. Myśli pani, że brakuje teraz takiego człowieka jak Andrzej Leper teraz w polskiej polityce? Oj, teraz to jest taki bałagan, proszę pana, że ja już sama nic nie wiem. Ja już mam tyle lat, że już sama nie nadążam za tym wszystkim. Ja byłam wychowana tak, że mówiło się prawda, teraz kłamstwa i nie wiem, co jest prawdą, a co nie. Myśli pani, że jakby właśnie był taki człowiek jak Andrzej Leper teraz w polskiej polityce, to ona by wyglądała jakoś lepiej, inaczej? No na pewno by wyglądała inaczej, bo przynajmniej byśmy mieli jakąś taką informację rzetelniejszą. No on chyba był za tymi rolnikami, prawda, walczył. No na pewno takich ludzi, co to walczą o dobro, to zawsze brakuje. Czy brakuje teraz kogoś takiego jak on w polskiej polityce według pani? Tak jak on i pani Renata Beger, nie wiem, chyba nie. Mnie nie brakuje. Powiem panu, że w sumie może tak, bo zawsze jest jakaś tam, jest jakaś taka huśtawka, chociaż widać, że Konfederacja też w pewnym stopniu jest czymś może podobnym, że ja za nimi nie jestem, co prawda, ale taki Andrzej Leper byłby dobry, bo może wiele rzeczy też by wyciągnął i pokazał, że czy one się potwierdzą, czy się nie potwierdzą, ważne, że powiedział, prawda? Dzisiaj na przykład Agrounia, prawda, i pan Kołodziejczak, no myślę, że on też swoją robotę dobrą robi, bo w sumie broni ludzi. Czy tak było? Myślę, że bardziej chyba a pan Kołodziejczak, mówię, pilnuje tych spraw rolników. No są, w jakimś sensie chyba próbuje zastąpić ten... Kołodziejczak. Udaje mu się to? Może na razie średnio. Ale może z czasem tam zyska. Tamten chyba miał więcej takiej energii. I teraz może trudniejszy trochę jest ta arena, że tak powiem. Ale no próbuje w każdym bardziej razie. Bardziej przebojowy był. Leper, tak? Tak, jasne, że tak. Miał do powiedzenia, to nie patrzył na No nie, Kołodziejczak tak samo. No ale tamten był. Nie cacka. Ale... Ja nie wierzę w Boga, ale Bóg troszeczkę pokazuje, może się coś rusza, nie? Bo zesłał na ziemię Bóg zesłał Michała Kołodziejczaka z Agrounii. Zobaczcie, co on robi. Właśnie, chciałem zapytać, czy według pana teraz na przykład Michał Kołodziejczak jest takim następcą trochę Andrzeja Lepera? Jest następcą, proszę pana, bo pan pójdzie pan kiedyś, jak pan będzie nagrywał z kolegą, pan porwie sobie pan maliny, wiśnie, bywa, to jest ciężka praca i wredna, bo to wszystko się rozpływa w ręcach. I te rolnicy dostają na skupie 5 zł za skupie, dostają. To ile musi zarobić na to? Czyli, no to jak pan uważa, no bo Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje, że to jest teraz obecnie partia dla polskiej wsi. I co pan na to? Wie pan, co pan mnie nie ośmiesza. Ludzie mają zboże zapełnione w silosach, w magazynach, nie mają pytania, a już idą z żniwa za tydzień. No nie, że teraz się nie ruszyli. Z żniwa. Święte słowa powiedział Andrzej Leper, rozkradli Polskę. Pan sobie włączy na YouTubie jego wypowiedź przed śmiercią. Oni sprzedali Polskę za złotówkę, proszę pana. To jest dziadostwo dramat, naprawdę. No. Jak widać, pamięć o Andrzeju Leperze jest wśród Polaków wciąż żywa, choć różnie oni oceniają jego poczynania. Co wy uważacie o Andrzeju Leperze i czy według was brakuje kogoś takiego na obecnej scenie politycznej? Napiszcie o tym w komentarzu i zasubskrybujcie kanał Gońca, żeby nic was nie ominęło.